Gościem poranka wnet jest ambasador Palestyny, pan Mahmoud Khalifa. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Jak oczami ambasadora Palestyny w Warszawie wygląda sytuacja w Izraelu i w Palestynie, w Jerozolimie i w Strefie Gazy? No, sytuacja jest bardzo ostra, panie redaktorze. Eskalacja izraelskich działań grozi eksplozją. To jest pierwsze zdanie, a następne. Co zdarzyło się wczoraj? Jak dużo ofiar jest po stronie palestyńskiej? Jak dużo jest ofiar po stronie izraelskiej? Jak dużo ofiar po stronie izraelskiej, to raczej strona izraelska jest strona, która może powiedzieć, ile rannych, a ile zabitych, ale po stronie palestyńskiej mogę powiedzieć, w wyniku izraelskiej rundy eskalacji padło około 60, prawie 600 rannych i około 35 zabitych wśród Palestyńczyków. Panie redaktorze, geneza problemu to jest izraelska okupacja przede wszystkim i to jest jedna sprawa. Która się ciągnie. Oczywiście zdanie, czy to jest okupacja, czy Izrael, czy Żydzi wrócili do swojego własnego państwa, to jest sprawa, która będzie się ciągnąć i sprawa, o której Palestyńczycy i Izraelici nie potrafią i nie mogą rozmawiać, bo chociaż próbują, czasami próbują, ale teraz próbują za pomocą rakiet. Ile tych rakiet spadło na Strefę Gazy i ile tych rakiet zostało wystrzelonych ze Strefy Gazy w kierunku Izraela? To wracamy do pytania za milion dolarów i wracamy do pytania historycznego cały czas, panie redaktorze. Okupacja izraelska, czego świadkiem był cały świat, to już tutaj nie mowa o, nie można powiedzieć, bo tyle czystek etnicznych przeciwko narodu palestyńskiemu od pierwszej wojny przeciwko narodowi palestyńskiemu w 1948 roku do dnia dzisiejszego. Tyle czystek etnicznych, to ja już nie mogę w tej chwili powiedzieć o Sheikh Jarrah jako ostatnie wydarzenie w tym cyklu wydarzeń, ale to, co się dzieje w tej chwili przeciwko narodowi palestyńskiemu w Gazie, przeciwko narodowi palestyńskiemu w Lod, gdzie jest miasto okupowane w 1948 roku, jak możemy nazwać to, panie redaktorze? To rasizm przede wszystkim, to okupacja, ohydna okupacja izraelska, która używa cały czas przemocy wobec palestyńskich cywilów i wiernych, którzy modlili się parę dni temu w Al-Aqsa. Izraelska eskalacja jest narzucona narodowi palestyńskiemu od prawie 73 lata. Wczoraj posłuchałem najochodniejsze słowa na ustach podsekretarza stanu w Stanach Zjednoczonych, który mówił, że Izraelczycy cały czas, Izraelczycy mają prawo do samoobrony. Te słowa słyszymy od 73 lata dokładnie. Czy Palestyńczycy, panie redaktorze, nie mają prawa do samoobrony? Czy ludzie, którzy są narażeni na izraelski terroryzm, nie mają prawa do samoobrony prostymi środkami i nagim ciałem w Jerozolimie i na Zachodnim Brzegu w Gazie? I nie tylko, gdybym wymienił to ostatnie wydarzenie, które były w Lod, w Nazarecie, w Akko, w Jafo, w Gazie, w Ramallah, w innych miastach palestyńskich,
To jak możemy nazwać izraelskie działania przeciwko Palestyńczykom w meczecie El-Aqsa wczoraj i przedwczoraj? To powiedzmy, co się zdarzyło w meczecie El-Aqsa wczoraj i przedwczoraj? Od czego się zaczął ten kolejny rozdział konfliktu palestyńsko-izraelskiego? Proszę zapytać strony izraelskiej. Tego po prostu, tak powiem, innymi słowami. Na czyich rękach padło 300 rannych w meczecie El-Aqsa i w Sheikh Jarrah wczoraj? Ale dlaczego ci ranni byli w meczecie El-Aqsa? Bo co się zdarzyło? Bo jechali do meczetu El-Aqsa i modlili się wierni, modlili się dla Boga w tym miesiącu, Ramadanie. Cały świat, panie redaktorze, czy chrześcijanie, czy dzieci wiedzą, jaki jest ważny ten miesiąc dla muzułmanów. Czy parę dni temu też, kiedy Izrael ożył ochotnej siły przeciwko wiernymi też, którzy tak powiem, przepraszam, którzy chcieli się modlić. Nie chcieli się modlić, tylko chcieli się dostać. Pokazać się całemu światu, jaki to jest sabat święty, sabat tam, sobota święta dla chrześcijanów w kościele Bożego Narodzenia. A nie widział pan te wydarzenia i nie widział pan, jak izraelska okupacja i siła wojska, wojsko ożył siły przeciwko dziennikarzom i przeciwko też modlejących się w kościele? Panie ambasadorze, powiedział pan, że ta sytuacja właściwie już eksplodowała. I co może zdarzyć się dalej? Jaki jest kolejny krok? Jaka może być dalsze postępowanie Izraela, jak pan uważa, w stosunku do Palestyńczyków, czy w Strefie Gazy, czy na Zachodnim Brzegu? I jaka może być odpowiedź państwa palestyńskiego? Jakie ma argumenty poza tymi rakietami, które lecą w kierunku Izraela? Właśnie, panie redaktorze, właśnie dzisiaj jest poważne zebranie Rada Wykonawcza OWB i władz autonomii palestyńskiej. I moim zdaniem to w tej chwili to jest miejsce, aby Rada Bezpieczeństwa wzięła poważne kroki. Wczoraj akurat też, panie redaktorze, Rada Bezpieczeństwa zebrała. I kto eksplodował tego, powiedzmy, nie dopuścił do porozumienia i nie dopuścił też, żeby Rada Bezpieczeństwa wzięła wydała swoją decyzję, aby przestrzymać tej wojny przeciwko narodowi palestyńskiemu? Kto? To strona amerykańska, która to samo z powodu kroki byłego prezydenta Trumpa, który to samo na podstawie jego obietnic cały czas rząd izraelski i Netanyahu ożywa tej ohydnej siły przeciwko Palestyńczykom, czy w Jerozolimie, czy w Lot, czy na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy. A co może postanowić ta Główna Rada Palestyńczyków? Ja myślę, że zobaczymy dzisiaj, jakie decyzje padną na tym zebraniu, ale tutaj moim zdaniem, gdzie nie tylko zebranie władz palestyńskich dzisiaj
ani strona palestyńska nie może podjąć, panie redaktorze, decyzji, żeby zakończyć tej sprawy, tej wojny przeciwko narodowi palestyńskiemu. Ten, który zaczął tej wojny, to on przede wszystkim ma słowo do powiedzenia. Zakończyć tej okupacji przeciwko narodowi palestyńskiemu, zakończyć tej wojny przeciwko wierzących, wiernych w Jerozolimie, zakończyć tej wojny, tej eskalacji przeciwko narodowi palestyńskiemu w Strefie Gazy. Moim zdaniem to czas, żeby, panie redaktorze, żeby i Rada Bezpieczeństwa, i Unia Europejska, i cały świat, wolny świat, żeby podjął swój słowa i zmusił Izrael, żeby zakończył tej okupację przeciwko narodowi palestyńskiemu. Czy naród palestyński, panie redaktorze, nie ma prawa żyć w godnym, suwerennym swój kraj i na swojej ziemię? Jestem pyta... czy na początku tego wywiadu pan redaktor wspominał, Izraelczycy czy Żydzi, którzy wrócili do swojego państwa. Którego państwa, panie redaktorze? Którego państwa? No, panie ambasadorze... To zagrabienie jest... mojej ziemi, zagrabienie mojego domu. To, co się dzieje w Sheikh Jarrah, to właśnie to minimalna wydarzenie tego wszystkiego, co się dzieje w Palestynie. To minimalna czy mała historia tego całego konfliktu. Izrael, który pozwala swoich osadników zbrojonych, aby zastrzelić do Palestyńczyków, cywilów i bezbronnych Palestyńczyków w Sheikh Jarrah i w Jerozolimie. I tak jak jeszcze raz powtarzam, po raz dziesiąty, w lot wczoraj. Jakie państwa, które pozwala Izraelczyk, żeby zabił Palestyńczyk w lot? Czy nie są obydwaj, czy nie są Izraelczykami? Mają dowód izraelski, panie redaktorze? To przede wszystkim rasizm, który siedzi w głowach tego gabinetu izraelskiego z panem premierem Netanyahu. Panie ambasadorze, stawiamy tutaj kropkę, nie wejdziemy na razie w głąb dyskusji historycznej, bo ona by musiała długo trwać. Któregoś pięknego dnia zaprosimy pana ambasadora do naszego... To nie ja, panie redaktorze, zaczęłam tego historycznego... Ale to historia tutaj jest ważna. No. Historia. I to wiemy o tym, jak wielka jest walka historyczna. Była świątynia Salomona, była świątynia Salomona. Zburzona świątynia Salomona, zburzona. Następne świątynie i tak dalej, panie ambasadorze, ale to na następną rozmowę, jeśli pan pozwoli, bo teraz patrzę na zegarek, jest godzina 7:52, a Ryszard Skotniczny, kolejny gość Poranka Wnet, czeka na swoją chwilę w Poranku Wnet, panie ambasadorze, żeby ten dzień był lepszy niż wczoraj. Miejmy nadzieję i żeby pokój panował na całym świecie, a przede wszystkim bowiem na Bliskim Wschodzie, gdzie naprawdę należy tego cząsteczka świata, żeby żyła w pokoju i spokoju. Mahmud Kalifa, ambasador Palestyny w Polsce, był gościem Poranka Wnet, 7:52.